Witam na kanale Gotuj z Maszką, wszystkich, kto mnie ogląda. Dzisiaj chcę Wam pokazać właśnie warzywną sałateczkę, która, zobaczcie jak wygląda w innym podaniu. Zapraszam do oglądania. Można na talerzyku ładno poukładać na gościnę sałateczkę, która bardzo szybko zniknie z stołu. Będzie po prostu zachwycać swoim wyglądem. Do tego potrzebujemy 4 ziemniaczki, 4 jajka, 2 marchewki, groszyk, kawałek cebulki i 3 ogórki. Słuchajcie, teraz ja pokroję to wszystko w kostkę, co potrzebnie, i do Was wracam, żeby nie przedłużać. Ziemniaczki i cebulkę od razu rzuciłam razem. Dodajemy teraz tak, wszystkiego dodajemy, tylko po łyżce zostawiamy sobie w miseczce. Później Wam pokażę dlaczego. Jajko my rzucamy zresztą wszystko, bo jajeczko mamy całe zostawione jedne. Marchewkę. I zostawiamy. Teraz groszek. Też zostawiamy sobie łyżkę. I ogórek też tak samo. I zostawiamy. Teraz my do tego, tak jak ja robię, wyważymy sałatkę, dodajemy sól, pieprz, majonez już mam. I na początek dajemy takie 3 duże łyżki. Będziemy mieszać, to dodamy. I dobrze mieszamy. Sałateczkę mamy już dobrze wymieszane, posoloną, pieprzu już wystarczająco próbowałam i zobaczcie. W taki sposób zrobiłam sobie takie malutkie jakby taki pojemniczek na sałatki. Zrobiłam to z plastikowej butelki, także każdy w domu na pewno ma i będziemy napełniać do środka, robić takie foremki. Jest bardzo fajne robić na gościnę lub jakieś urodzinki. Ładnie wygląda. I zobaczycie w końcowej, jak będzie wyglądać. Musimy mocno wciskać, żeby ta foremka nam właśnie zrobiła taki kształt ładny. Przyciskamy. Jeszcze troszeczkę tutaj, gdzie jest miejsce, widzicie, żeby było równiutkie. I robimy taki właśnie okrągłe porcyjki i wyjmujemy. Jest bardzo proste i ładne do zrobienia. I następną tak. Po prostu mocno przyciskać i wsypujemy naszą 4. porcję. Pamiętajcie, żeby dobrze przyciskać. Piątą nam już zabraknie, ale 4 będą takie pewne. Przyciskamy mocno. I do góry. Bardzo lekko się ściąga. Teraz w tej chwili my posypujemy tak. Jedną posypujemy marchewką. Taki zrobimy kolorowy kwiatuszek. Tak naokoło ładnie. Drugą posypiemy. Jeszcze tutaj widzę, nie posypamy. Drugą posypiemy ogóreczkiem kiszonym.
już to nigdy, nigdy poprawiamy. Trzecią posypiemy groszkiem. Kureczek. Ładnie sobie układamy jakby z góry. Zobaczcie, już apetycznie już wygląda. I teraz następnie my weźmiemy jajko sobie i posypiemy żółtkiem. Jakby było 5 kwiatuszków, to wtedy by posypaliśmy białkiem jeszcze. I wyszło nam już. Poprawiamy. Teraz jeszcze dodajemy właśnie kopereczku. Dla naszego wyglądu, żeby było ładnie. I sałataczka wygląda już pięknie. I teraz to, co nam zostało, to posypujemy sobie naokoło talerza. Groszek, marchewkę. I nasza sałateczka jest już gotowa. Zobaczcie, zachwyca swoim wyglądem. Niesamowicie wygląda apetycznie. Także jak Ci się podobają moje przepisy, subskrybuj kanał Gotuj z Maszką.